Siemaneczki, ludziska, siemaneczko, siemaneczko i lecimy, lecimy, lecimy. Upalne w Toruniu, ludziska, niesamowicie upalne w Toruniu. Z burzą, z deszczem, ale to za dużo nic nie przyniosło niestety. Umieram po prostu wręcz. Umieram, wróciłem do chaty, bo dzisiaj w oficie, jutro w sumie w oficie też, pojutrze również będę w oficie. Więc mokry jak ściera. Sądzę, że 3 dni pod rząd powinno starczyć w zupełności, ale zobaczymy. Zobaczymy, ludziska, co tutaj powychodzi dalej w praniu. Natomiast my będziemy dalej kontynuować The First Descendant i powinno być Gites. Zobaczymy, jak tam dalej z fabułką. Próbowałem gdzieś tam wczoraj jeszcze po strumyczku chwilkę pogrindować. Czeka nas trochę tego grindowania, bym powiedział. Grind jest mocny. Grind jest mocny. Ale zobaczymy. Najpierw sądzę, że to warto tą fabułkę przejść. Mieć ją z głowy, zaliczone i do widzenia. Nie, przy okazji sobie wczoraj zaktualizowałem OBS-a, bo nowa wersja wyszła. Z tym Enhanced Broadcasting, a raczej wątpię, żebyśmy to szybko przetestowali. Nie ma w sumie jakiegoś większego pośpiechu, przynajmniej tak mi się wydaje, że nie ma, ale tam pozmieniali, kurde, tam trochę pozmieniali wygląd tego OBS-a, zwłaszcza tego odnośnie Mike'a. Jak to wygląda? Dobra, 6 poziomów, mamy 40 poziom, nie 14, 40. A i później nam zostanie tego grind i jeszcze raz grind. No zobaczymy, może jeszcze do tego czasu jakiś content się pojawi, coś wypuszczą. Coś wprowadzą. We will see. Idziemy tu. Cyk i płomienie. Powinno być elektryczności. Prawda. Ach. A gdzie to ten quest? A. Ktoś tu go robi? Nie. I've activated an eco-scan surveyor. If something happened here, the drones should pick it up. Ideally, we'll find some info on Jeremy. But we can hope to at least get some idea of Esimo's whereabouts. I need you to retrieve some of the drones and return them. Drony? O. No proszę, w ten sposób, dobra. Co to w ogóle jest? Hmm.
analysis complete. Based on the data collected, we've identified the unique chemical substance that SMO gives off. We've also found traces of Jeremy's arche. If we follow SMO's traces, we should be able to find Jeremy as well. It's not that far. The arche is fading. We must move quickly. Okay. Dobra, gdzie mamy iść? Tu mamy iść, dobra. No tak się zastanawiałem, kurde, czemu to takie ciche jest, mówię, nie? Ja to dlatego. Tutaj coś jest? A, to jest joint. Bossa ich zbiją. Siema, Magdum. SMO, you're safe. Thanks to you. Did you see Jeremy and his henchmen on your way here? I'm not sure they know what they're after or what their next move is. I'll brief everyone. Gather round. Nic nie ma. Dobra. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tu. Szyk.
Jezus Maria, kto wymyślił tę pogodę? Magnum, zamawiałeś taką pogodę? Kurde. To twoja wina? Isn't the smell of gunpowder the best? As you know, my mission was to remove the source of the contamination in the abandoned area before it spread to Albion. Where you rescued me, near the pipe there, my unit and I were looking for the source of the contamination connected to that pipe. We were on the verge of finding it. But the soldiers in my unit started getting sick, one by one, from some unknown disease, while the Order of Truth seemed to be getting stronger by the day. You know I have a sensitive nose, right? Well, my soldiers and the enemy smelled the same to me, but their symptoms, how the disease affected them, were the opposite of each other. It doesn't make any sense. Once I figured that out, I didn't just sit on my butt. I mobilized all of my men who were able to move and scoured the nearby area. Kitek śpi? No. That's when they turned on me. I knew I shouldn't have pushed them so hard. Jeremy showed up, and you know what that idiot said? Albion considers all of you to be expendable. Follow me, and I'll give you power. Let's take down Albion together. Ah, it sounded like a bunch of hogwash. But then he took out the Ironheart. And it was the first time any of us had seen something that had seemed like just a rumor. To be honest, it was also the first time I'd seen the real thing in person. And even I thought it was pretty extraordinary. Though because I'd been connected to the guide from the start, I didn't fall for Jeremy's speech. But when that bastard said what he needed for his plan was nearby, one by one, my men pointed their guns. Zostawiłeś go na dworze? Świnio jedno. Jak mogłeś tak kitusia potraktować? Taki z ciebie pan. Odwróćmy sytuację. Kitek w domu, a teraz ty na dworze będziesz spał. You're planning on going to the seed storage now, aren't you? In that case, focus on finding Jeremy. Później przyszedłeś na czas do domu. Destroying the source of the contamination, the seed storage, was my original mission. I'll try and recover and get back on track with that as soon as possible. Rozdzielono czekałeś. I'll make sure to blow up whatever it is Jeremy is trying to get his hands on. Szlejał się po panienkach. Pewnie. I tak to jest. Potem wracamy do mamy. Pójdzie jako 8 wychodzisz na teraz, a on siedzi na ogrodzeniu i miał czy nie, nie, pójdź mi do domu, pójdź mi. Ja ci mówię później, gnij do jedno, dlaczego mnie nie wpuściłeś? Tak to właśnie jest. No. No mówię, ja dzisiaj ten w ofisie byłem fizycznie. Tak nie spoko nawet. Wychillowanie człowiek był, nie stresowałem się. Oczywiście nadrabiam różnego rodzaju rzeczy. Spełnię to też swoją drogą. Enzo has minimized external interference. We should be able to better focus on our objectives. Assemble. We need to determine what the Borgus are doing inside the cave. We need to know why the items that Jeremy is pursuing are inside, as well as what they are. As Jeremy is not linked to me, there is no way for me to know what he is planning. We must stop him before it is too late. Warned us that the Vulgus here are stronger. Please be careful. The
Co jest grane? Co tu mnie tutaj tak dygnęło, lol? Contaminated waste. Ale lepszy rybnik miałeś? Wczoraj? Czekaj, zaraz doczytam. Także zgubiłeś portfel ze wszystkim, co miałeś? Myślę, że... O kurd! No to faktycznie, kurde. Seems the Vulcans have established a large-scale Kuiper refinery here, concealed from the vigilant eyes of Albion. Just the idea that Alzarok exists is proof enough for me that we can't allow this to continue. We will finalize the detonation of the facility, while you eliminate the enemy forces. Loading! Powerful enemy units have been deployed to protect the Kuiper. Please be on your guard. To your death. Based on data analysis, the high density Kuiper produced in this cave was used to enhance the Vulcans who occupied this zone. No, the Vulcans made a lot of effort to enhance their forces. I admit it. Esimo was right to follow his nose. The question is, why does Jeremy want this? The substance cannot be used by humans. There are no signs of Jeremy here either. It may be because of the contamination. No. The density of the Kuiper was too low for that. Jeremy was after high-density Kuiper, and he didn't touch any of this. Check the total amount of Kuiper within the facility. Okay. So, is Albion suddenly interested in the Kuiper I refined? How surprising. There is a larger Kuiper deposit on the other side of the facility. But you should focus on eliminating the enemy first. Dobra, wrogowie wyeliminowani. Even better for decorating
infecting the walls with your insides as I rip you to pieces. What do you think of my proposal? Just you wait. You'll be an excellent source of nutrients for the Tree of Truth. Ała. Nice. Opportunity to give the tree of truth the taste of descendant. But there is another more important zone to the Vulgus than this one. Thankfully, Jeremy did not progress that far. We must destroy this place before he can obtain the Kuiper. Oh, nice. If we destroy this location, there will be no suitable zone for Jeremy to obtain high-density Kuiper from. Should he look for Kuiper in an outside source, he will not be able to avoid being detected by us. Okay. Move to Albion. Lecimy. Lecimy, ludziska. No, ja jutro jeszcze do lekarza, także urywam się szybciej trochę z roboty. Żeby dojechać. Później jeszcze muszę zahaczyć do sklepu, odebrać zamówiony kawałek i nakładki do pada. SMO and I will handle this. Can you report back to Alpha in person? This intel is sensitive and we don't want to risk Jeremy listening in on any comms. I'll send you the rendezvous point shortly. SMO, wait up. No tu odbierzmy to, co tutaj jeszcze się wykraftowało. La 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 la. Oh, a special human child. What do you need? Bing. Ultimate weapon. Pięknie. To jest tutaj to, gdzie tutaj coś jeszcze jest. Tu. Aha, dobra, to jest to, to słuchaliśmy, dobra. Dobre. Ja to chyba się trochę jeszcze podjaśnię bardziej. Kipsko niesamowicie. Po kipsku z jasnością. Jak chcę jeszcze się tylko zapalać. Dobra, co my tu mamy? Pistol. No właśnie, to jest hand cannon. Hand cannon. Tylko... Powiedzcie mi, co ja potrzebuję do hand cannona? O, mogę. 38. A, potrzebuję też tego. Okej, okay, dobra. Dobra, to zobaczmy, co my tu możemy zrobić. If there's something you need, you'll need to pay. You need to pay. Yes, pay me more. More. Last dagger.
jest to. Dobra. To jest to, proszę pana, snajpy. 18800. Bum, bum, bum. To jest to, muszę tak klikać. Firearms. Okej. Okay. To. Goddammit. Submachine. Hand kanony. Dobra, to musimy poczekać aż... Aż będziemy mieli. Na razie zostawmy... Tak, to 3-8. 3-8... Dobra, czyli musimy zrobić to tak. Musimy zrobić to tak. Electric. All types. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. 38 def. Max Shield. Tak jest lepsze. 34, nie? 29 to... Tu jest procek. Tu są 34. Toxin. W sumie to możemy to zlikwidować też. Się nam nie przyda. Szczerze powiedziawszy. Stąd jakieś nowe te dostaliśmy. I moduły. Nie? Pięknie. Better weapon weight. Subcia. Chill attack.